Cześć, dzisiaj Was zapraszam na kolejnego vloga ze mną. Tym razem będzie to vlog z klubowych zawodów ujeżdżeniowych oraz naszej wigilii stajennej. Także zaraz pokażę Wam, jak wyglądają przygotowania, potem przejazdy i potem wigilia. Także zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy już stajni. Mamy tutaj Anti i generała. Jaki jest już konkurs? 3-4. Powodzenia. Chodź. Co, jaki będziesz? Na orange. No i kurwa, no. Idziemy dalej. Startujesz dzisiaj? Nie, a kogo? Magdę Grzybak i Lamy. Super. Tutaj mamy domka, na którym startuje Bogusia i... Bogusia i Bogusia? Nie, Bogusia na nic. Tylko? Okej. Okay. I Donek ma już takie piękne koreczki. Biały czapraczek. Tutaj zaplata się też Roszpunka. Kto startuje na Roszpunce? Marta. Czyli ty. Super. O, tutaj nasza gwiazda, tak? Gwiazda kawaliady Julia. Jaki będziesz? Na Elcie. Jaki konkurs? E4? Nawet nie wiem, no pięknie. Życzę ci powodzenia, żebyś przynajmniej go nie zapomniała. Hala właśnie została przygotowana. Czworobok ustawiony. I zaraz widzimy się już tutaj z sędziami i zawodnikami. Pierwsza tura koni, jak widzieliście, już pojechała. Teraz idę właśnie po drugą, żeby z rozprężalni, czyli małej hali, przetransportować ich na arenę główną, czyli na czworobok, na którym wszystko się u nas dzisiaj rozgrywa. Jesteśmy właśnie na rozprężalni. I idziemy już na dużą halę. Czekamy już z dziewczynami, żeby wejść na halę, aż się skończy ostatni przejazd. Dziewczyny są już po przejazdach. Idą teraz na chwilę z końmi do boksów, żeby sobie odpoczęły. I za chwilę będą wyjeżdżać do dekoracji. Mamy wyniki waszego konkursu. Koniu Roszpunka, wielkie brawa. No, zaraz dostaniecie koniki też, ja wiem, że się domaga w koniu. I trzecie miejsce Zofia Zawadzka na koniu Oryx. Wielkie brawa, to jest trzecie miejsce. No tak, rzeczywiście. I słuchajcie, tutaj koniczką damy po marcheweczce.
właśnie witamy drugą grupę na hali. Właśnie szczęśliwa mojej przyjaciółka w poprzednim konkursie zajęła pierwsze miejsce. Jest Julia. Julia, wiesz, co jest do wygrania? Odpowiem ci, kubek z Etną. Super. No. Najważniejsze jest wierzyć w siebie, tak? Mamy Martynę i Mozera. Zobaczcie tylko na ten, na czułek, pojedźmy się tutaj koreczek. Dalej mamy... Szczęśliwa? Tak. Ja też. Tak? Trzymałam mocno kciuki. Wspierasz przyjaciółkę? Co prawda nie byłam na jej przyjeździe, ale... Zobaczyła jej się pamięć, więc też jej nie nagrałam, ale trzymałam kciuki. Brawo. Mogę ci się Dary, idę, poczekaj, nie, pokaż mi to widzą, tak? Ewidentnie tutaj szczęście. 5 minut pod startem. Dopisuję. Przyjeżdżasz Juli, to jest Basia, która startuje na granciku i pani Karolina na serenadzie. Po co takie nerwy, uśmiech. Oj, tutaj nagrywałam to. Dobra, żeby się uśmiechnęła. Także zaczynamy drugą turę. Antosi wam nie pokazałam, bo gdzieś się ukryła. Jak się czujesz? Super. Jezu, ale rozmowna. No bo nie wiem. Ona się stresuje po prostu. Tej mama. Proszę bardzo, brokatowy ogon. Odżywka Dr. Horse, tak? Koreczki idealnie zaplecione. Proszę tutaj zobaczyć, jak należy zaplatać koreczki. No nie. Tutaj, z tej strony. Zaplecione na mokro. Jaki dają efekt? No. No, czy jest sprzęt czyszczony? Jeździec wyczyszczony, odpowiednio wyglądający. Powtórz. Wyczyszczony sprzęt Dr. Horse czyścioch. Polecam. Pięknie. Po prostu pięknie. No i dziewczyny już wstępują. Z tej konkurencji pokażę wam więcej, bo będę cały czas na hali. Ale na poprzedniej jeszcze ogarniałam sprawy techniczne. Tutaj problem, który przed chwilą widzieliście, właśnie się rozwiązuje. Tajnie Iskra, każdy ma te same oficerki, tylko inne rozmiary, więc to jest to problem. Polecamy Horze, choć tutaj Daria musi chyba zrobić reklamację, bo zamek jej się rozwalił. Było super.
drodzy, mamy wyniki. Muszę wam przyznać, że są to trzecie zawody ujeżdżeniowe i nie ukrywam, że to jest naprawdę już fajny poziom. Każda z Amazonek dostała ode mnie i od pani Emilki adnotację co do swojego przejazdu i chciałabym, żebyście w uwagach ogólnych każdy z was przeczytał. Ciężka ta praca. Gratuluję. Zawodach jest na podium tej klasy. Gratuluję wam wszystkim, bo każdy z was zaprezentował fajną jazdę. Więc teraz zapraszam do dekoracji i wy, moi drodzy jeźdźcy, jedziemy w ćwiczebnym. Pusie. Dekoracja w ujeżdżeniu. Jedziemy w pusie ćwiczebnym. Zawod... z wami wszystkimi podzielić opłatkiem, żeby każdy z nas powiedział sobie parę miłych słów. Dobra, zaraz przyjdę, zaraz. Wszyscy sobie składają życzenia. Tutaj czeka na nas pyszne jedzonko i przekąski. Tam też mamy. Co w sensie podzielić z opłatkiem? Żebyś wolała hot dogi z czosnkiem, a nie z orlenem. Tak. Z orlenem nie dobre. Nie bierzcie hot dogów z orlenem. Tak. Orlen i czosnek. Nie! Czosnek w górę! Czosnek najlepszy! Zosia wygrała konkurs na najładniejszą tabliczkę, na którą każdy mógł zagłosować. Zosia musi tutaj opowiedzieć genezę tego tutaj zdarzeń, które zamieściła na tej tabliczce. To jest ostrzeżenie przed, co może się wydarzyć. Czyli koń może uciec. I kto tam leży? I kto tu leży? Ja, to Zosia. Zosia i ukochany koń. Dziękuję wam za obejrzenie tego vloga. Ja już lecę bawić się na Wigilię Stajenną, porozmawiać, pospędzać czas z innymi osobami z sekcji. Wy koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli taki materiał wam się podoba, to napiszcie w komentarzu, jakie chcielibyście jeszcze vlogi. I myślę, że na vlogu ze mną zobaczymy się już na zawodach wyjazdowych. Także do zobaczenia.